Przystępujemy do kolejnego pytania, a pytanie złożone zostało przez panią poseł Ewę Kołodziej i panią poseł Katarzynę Stachowicz z Platformy Obywatelskiej. Dotyczy możliwości odzyskania środków finansowych utraconych w wyniku błędnego wskazania numeru rachunku bankowego odbiorcy. W imieniu ministra finansów odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pani minister Izabela Leszczyna. Jako pierwsza pani poseł Ewa Kołodziej. Bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku. Panie marszałku, pani minister, coraz częstszym kłopotem wielu osób staje się przekazanie środków na błędny numer rachunku bankowego, w wyniku czego osoby te tracą swoje środki z uwagi na częsty brak możliwości odzyskania utraconych pieniędzy. Jedyną możliwością odzyskania błędnie przekazanych pieniędzy jest roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie w stosunku do odbiorcy, który faktycznie otrzymał przelew z pieniędzmi. Niestety w praktyce okazuje się, że poszkodowany nie wie jednak, kogo miałby pozywać, a bank zgodnie z obowiązującym prawem nie może ujawnić, dla kogo prowadzi dany rachunek bankowy. Osoby, które w wyniku błędu dokonały transferu środków finansowych, częstokroć czują się oszukane. Dlatego w trosce o interesy osób poszkodowanych zasadnym wydaje się konieczność zmiany obowiązujących przepisów. Niegdyś obowiązkiem banku było sprawdzenie danych zawartych w przelewie i numerze rachunku bankowego. Przez to transfery trwały niewątpliwie dłużej niż obecnie, jednak obarczone były znacznie niższym ryzykiem wystąpienia błędu, a ponadto, gdy taki błąd nastąpił, można było w prostszy sposób dochodzić zwrotu błędnie przekazanych pieniędzy, albowiem to bank ponosił odpowiedzialność za ewentualną pomyłkę. Obecnie można nie wskazać żadnej osoby jako odbierającej przelew, ponieważ dla banku zarówno przekazującego środki, jak i odbierającego środki liczy się wyłącznie numer rachunku bankowego. W pozostałych polach można wpisać nawet dane fikcyjne i nie wpłynie to na możliwość skutecznego przekazania środków bankowych na wskazany numer rachunku bankowego. W związku z powyższym mam pytanie do pani minister. Czy pani resort przewiduje zmiany w przedmiocie przepisów związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa transferów środków finansowych? Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I pani minister Izabela Leszczyna, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani poseł. Czy z pewnością mamy konflikt dwóch oczekiwań, nie zawsze możliwych do pogodzenia. Z jednej strony chcemy, żeby było bardzo szybko, bardzo prosto, bardzo łatwo, a z drugiej strony chcemy i mamy do tego pełne prawo, żeby było bezpiecznie. No i to oczekiwanie społeczne, że relacja obywatela z różnymi instytucjami będzie jak najprostsza, oczywiście tym oczekiwaniom wychodzą naprzeciw ustawodawcy, nie tylko w Polsce. No i tworzą prawo, które te relacje upraszcza. I temu służy właśnie dyrektywa o usługach płatniczych z 2007 roku, którą my zaimplementowaliśmy do naszego polskiego systemu prawnego w 2011 roku ustawą o usługach płatniczych. I zgodnie z przepisami tej dyrektywy i naszej ustawy dokonanie polecenia przelewu następuje wtedy i wyłącznie na jednej podstawie, na podstawie unikatowego identyfikatora. To jest ten 26-cyfrowy numer rachunku bankowego. To znaczy zrezygnowano z konieczności podawania danych imienia, nazwiska, czy nazwy firmy, czy adresu. No i oczywiście ta zmiana motywowana jest potrzebą realizacji zasady szybkości dokonywania i rozliczania transakcji. Ona służy z pewnością płynności przedsiębiorstw, a także osobom fizycznym, które szybko w ciągu jednego dnia roboczego mogą dokonywać transferu swoich środków. No i tu zaczyna się problem, o którym pani poseł mówi, bo zgodnie z tymi przepisami bank, czyli dostawca usług płatniczych, w przypadku podania prawidłowego, tego unikatowego identyfikatora, zwolniony jest z odpowiedzialności za nienależyte
o czym dowiaduje się później, dokonanie transakcji, no bo zgodnie z najlepszą swoją wiedzą on dokonał transakcji w taki sposób, w jaki my, czyli zlecający ten transfer, sobie życzyliśmy. A więc bank, znaczy nie znaczy to oczywiście, że bank, który jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu tego nienależytego wykonania transakcji płatniczej, zwolniony jest z jakichkolwiek obowiązków. W tej ustawie o usługach płatniczych wyraźnie jest wskazane, że bank jest zobligowany do podjęcia działań mających na celu odzyskanie błędnie przetransferowanych środków. No i mamy tu do czynienia, możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza jest taka, kiedy ten transfer środków następuje od zlecającego do odbiorcy w ramach tego samego banku. Wtedy bank powinien zgodnie z ustawą, oczywiście w momencie, kiedy wystąpimy do niego z takim wnioskiem, bank musi wystąpić do klienta o zwrot kwoty błędnie przekazanej na jego rachunek. Może też pouczyć takiego klienta, który nienależnie otrzymał pieniądze, nie ze swojej też winy, na swój rachunek bankowy, o odpowiedzialności w przypadku braku dobrowolnego zwrotu środków. Natomiast bank nie może udostępnić osobie, która dokonała tego przelewu, danych osobowych tego właściciela rachunku, na który środki trafiły, ponieważ obowiązuje tajemnica bankowa. Poluzowanie tej tajemnicy bankowej mogłoby być niebezpieczne dla samych klientów banków. Możemy sobie, nie żyjemy w świecie idealnym, nie żyjemy w świecie aniołów, możemy sobie wyobrazić sytuację, że osoba nieuczciwa dokonuje takiej transakcji specjalnie po to, żeby wyłudzić dane osobowe czyjeś. A więc jakby tu z pewnością nie będziemy poprawiać przepisów w tym zakresie, bo moglibyśmy je tylko popsuć. Ta druga sytuacja dotyczy tego, gdy transfer pieniędzy następuje z konta w jednym banku na konto w innym banku. Wtedy znowu zwracamy się do swojego banku, to znaczy banku, z którego dokonaliśmy transferu, i to ten nasz bank ma obowiązek zwrócić się do drugiego banku i z prośbą, aby tamten skierował żądanie do odbiorcy. Między bankami możliwa jest wymiana danych osobowych, czyli ten nasz bank może te dane uzyskać, ale znowu nie może nam ich przekazać. Przy czym powiedziała pani poseł na początku swojego wystąpienia, że to jest zjawisko coraz częstsze. W chwili, kiedy pani poseł zwróciła się do nas z tym pytaniem, my prosiliśmy o wyjaśnienia Komisję Nadzoru Finansowego i otrzymaliśmy informację, że to jest problem bardzo wąski. To znaczy w ubiegłym roku, czy w ogóle rokrocznie, takich skarg na to, że nastąpiła sytuacja, o której pani poseł mówi, było zaledwie kilka. Więc z pewnością nie jest to problem masowy. Może pani poseł jeszcze dopyta, to ja jeszcze dopowiem. Dziękuję. Ono właśnie na pewno będzie pytanie dodatkowe i też stawiać się będzie pani poseł Ewa Kołodziej. Bardzo proszę. Dziękuję pani marszałku. Pani minister, jasne, że trudno nam jest mówić o skali, bo pewnie w przypadku drobnych sum to skomplikowana procedura odstrasza osoby, które utraciły środki, do tego, żeby się o nie starać. Aczkolwiek pewnie, jak możemy nie trudno zgadnąć, jest to taki banalny, prosty błąd, który łatwo popełnić, prawda? I chodzi mi o to, pani minister, jaką ścieżkę postępowania proponowałaby pani jako najwłaściwszą, najskuteczniejszą osobom, które właśnie w wyniku błędnie podanego numeru bankowego pragną odzyskać swoje pieniądze, oczywiście w relatywnie krótkim czasie, no i w sprawny sposób. Dziękuję pięknie. Dziękuję i ponownie pani minister Leszczyna. Dziękuję bardzo.
pani poseł. To znaczy, na pewno bardzo proszę i zalecam szczególną ostrożność. W momencie, kiedy wykonujemy jakieś działania związane ze środkami pieniężnymi, nawet jeśli, albo szczególnie jeśli robimy to przez internet, musimy pamiętać, że on jest ogromnym ułatwieniem, ale szybkość i pośpiech mogą być zgubne. I jakby przed tym nic nas nie uchroni. Znaczy sami musimy być niezwykle tutaj ostrożni i uważni. To nie jest jakaś bardzo skomplikowana procedura, jeśli coś takiego się przydarzy komukolwiek z nas. Zwracamy się do banku, z którego dokonaliśmy tego transferu środków, z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu odzyskania tych środków. I znowu z informacji ministra finansów wynika, że banki takie działania podejmują i takie środki są odzyskiwane. Osoba, która dostaje z banku informację, że powinna zwrócić środki i ten zwrot powinien nastąpić, bo w przeciwnym razie grozi mu sankcja karna, no trudno sobie wyobrazić, że ktoś powie nie, to ja tych środków nie oddam. I takie rzeczy właściwie się nie zdarzają. Tak jak powiedziałam, na pewno nie chcemy poluzować tajemnicy bankowej i w tę stronę nie pójdziemy. Niemożliwe jest też ustanowienie ustawowego obowiązku, żeby oprócz tego identyfikatora unikatowego podawane były dane inne. Tu prawo unijne wyraźnie mówi, że ten 26-cyfrowy numer jest jedynym identyfikatorem. Natomiast to, co minister finansów podejmie działania, to w ustawie o usługach płatniczych skonkretyzujemy obowiązki banku. Znaczy, żeby to nie była relacja między klientem a bankiem, tylko żeby bank miał wylistowane w tej ustawie działania, które ma obowiązek podjąć po to, żeby naprawić ten błędnie dokonany transfer środków. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo pani minister.